Hollywood. You ain't been acting like you probably should. It's time you listen, Mr. Hollywood. You're not the same guy. Siemano kochani, słuchajcie, dzisiaj plan jest taki, że zaraz lecimy do Wrocławia z tego względu, że muszę odebrać teczkę, o której zaraz wam opowiem, bo to jest beka. A po drugie będziemy robić koczki albo warkoczyki do tych moich włosów, więc będzie ich jeszcze więcej. A ja dzisiaj na śniadanie jem kisiel, bo totalnie nie jestem głodna i nic mi się nie chce. Nie wierzę. No nie wierzę, no nie wierzę. No co ja z tym zrobię teraz? Ten dzień będzie przeciwko mnie, ja to czuję. No i cały czas było czysto, a wczoraj nawarstwiła się o taka tutaj tona rzeczy i generalnie wszystko. Przynajmniej w szafie mam porządek, bo to już robi dużo swojego. A to jest taka zmyła, widzicie? Podwójna szafa. Nie, nie, nie. Już wam pokazuję, że w tej szafie także jest porządek. Widzicie? Widzicie? Wszystko jest na swoim miejscu, także luźno, ale to... Co to jest, przepraszam bardzo, będziemy musieli tu posprzątać. Okej, okay, nie wiem ile mi to zajmie, ale chcę tutaj posprzątać zanim jeszcze wyjedziemy, bo po prostu ten syf mnie dobija. A jak pytać się o to, to jest najmodniejszy trend tego stulecia. Tak sobie nosisz, żeby było ci widać tę nóg. Nie wiem, czy też to robicie, ale ja to robię bardzo nałogowo, bo jeżeli nie chcę się czegoś składać, to idę to zanieść do prania pod pretekstem tego, że się już zużyło. Dobra, może troszeczkę przyspieszymy ten proces. No idealnie jeszcze nie jest, ale nie ukrywajmy, jest dużo lepiej niż było, ale już nie mamy za bardzo czasu, bo musimy lecieć na pociąg. Ale mam jeszcze jeden bardzo ambitny plan. Mam ochotę zobaczyć, w jaką paranoję popadło moje miasto, jeżeli chodzi o koronawirusa, z tego względu, że słyszałam, że ponoć już nigdy nie ma maseczek ani żelów antybakteryjnych, więc chcę to sprawdzić, czy to jest na pewno prawda. Miałam tą bluzę wczoraj od córki mojej trenerki i jest tak urocza, po prostu się w niej zakochałam, zresztą zobaczcie, jak super pasuje mi do koloru włosów, który aktualnie mi się zrobił. Idealny odcień niebieskiego. Ja właściwie nie musiałam jej nigdzie szukać, bo ja ją noszę zazwyczaj zimą. I jak się domyślacie, wykorzystam ją, kiedy będę chodzić do aptek i do Rossmana, bo jestem po prostu mega ciekawa reakcji ludzi, bo tutaj już jest rozsiana taka panika, że ona jest znacznie, znacznie gorsza i bardziej zaraźliwa niż sam wirus. Na drogę wzięłam sobie nową książkę Justyny i jestem z niej mega dumna, że w końcu odważyła się i wydała tą książkę. Zobaczcie, dostałam specjalną dedykację w ogóle. Nie miałam jeszcze czasu właściwie się w niej zagłębić. Jestem na 18 stronie i mam nadzieję, że przez te 2 godziny troszeczkę przez nią przebrniemy, bo jestem naprawdę mega ciekawa. I możliwe, że w sobotę w ogóle, czy w niedzielę pojadę do Poznania na jej spotkanie autorskie. Jak się dowiedziałam, że muszę jechać do Wrocławia, byłam delikatnie mówiąc wkurzona, ponieważ napisał do mnie mój wykładowca, że zostawiłam swoje prace w bloku, a nie w teczce. I zrobiłam to jakby totalnie świadomie, ponieważ miała być teczka A3, a teczki A3 po prostu w domu nie miałam, a że jechałam tego dnia do szkoły, no to chciałam zostawić wszystkie prace, bo jak dla mnie liczy się to, co wykonasz tak naprawdę, a nie to, w jakim też to opakowaniu. No wiadomo, że robi to jakby dobre wrażenie, okej, okay, ale no nie miałam teczki, no to nie wyczaruję jej nagle w niedzielę, no to zawiodłam i powiedział, że dodatkowo tam nie ma wszystkich prac. I to mnie wkurzyło chyba najbardziej, bo ja uczciwie siedziałam cały dzień i tłukłam te prace. Tłukłam te prace plastyczne, rzeźbiarskie i tak dalej. Jak dla mnie są tam wszystkie prace. Tym bardziej, że przysłał mi później jakby rozpiskę tych wszystkich prac i zobaczyłam i ja faktycznie robiłam wszystkie. Więc ja mam nadzieję, że on czegoś nie zgubił, bo jak on coś zgubił, to już po prostu... Mój kierunek w ogóle nazywa się Design Now, Film i Performatyka, więc jak ja usłyszałam, że on sobie nie życzy, żebym ja oddawała w teczce, po prostu miałam ochotę odpisać. To był taki performer z mojej strony, ale sobie odpuściłam. No cóż, no zobaczymy w szkole, jak to będzie. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu te wszystkie prace tam były, bo jak nie będzie, niech znają moje wkurzenie. Dałam życia, bo odkryłam, że jest jeden cały wolny przedział i sobie go wzięłam. Jest mój VIP-owskie miejsce. To mi się zależy za to, że kupiłam wodę niegazowaną, a dalej niegazowaną i skapnęłam się dopiero, jak już się jej napiłam. Odkryłam w końcu, w czym pomagają te maseczki. Zakładam tą maseczkę, udaję, że każę.
I ludzie przychodzą i nie wchodzą, naprawdę. A więc to jest moja szkoła, budynek, do którego spóźniam się co 2 tygodnie, ale jakoś nie mam wyrzutów sumienia. Tak naprawdę pierwsza szkoła, do której się spóźniam, bo zawsze czułam ogromną presję. Nienawidziłam, jak ktoś mi zarzuca, że jestem spóźniona i robi to z takimi pretensjami, nie wiedząc, co tak naprawdę się wydarzyło. A tutaj zauważyłam, że jakby mnóstwo ludzi jakby już na drugim roku ten temat zaczyna olewać i tak naprawdę, szczerze mówiąc, grubo ponad połowa się spóźnia. I ja nigdy nie jestem ostatnia, pomimo tego, że przychodzę pół godziny po czasie. Więc czuję już jakby znacznie większy luz. Odebrałam mój blog i jestem ciekawa, czego tutaj niby brakuje. Zamówiłam sobie i czekam na Bolta, ponieważ polskie sploty są na drugim końcu Wrocławia, a ja totalnie nie ogarniam tutaj komunikacji miejskiej. Tak jak warszawską mam w małym paluszku, dojadę wszędzie bez problemu, tak tutaj to jest jakiś żart. Bo powiem wam szczerze, że zgubiłam się 2 razy i raz się zgubiłam tak solidnie, pierwszy raz jak byłam tutaj w tej szkole, że się poryczałam, bo nie wiedziałam po prostu, gdzie jestem. Chłopak musiał mnie skąd zgarniać, bo ja nawet nie wiedziałam, gdzie mam dojechać. Jakbyście jakimś cudem trafili na tego typa, to od razu wam go odradzam, bo jest strasznie dziwny i opowiem wam o tym kiedy indziej. O mój Boże, jaki labirynt, z nim musiałam iść. To jest na parterze ponoć. Ale gdzie? Jejku, zobaczcie to, ile włosów! No już nie mogę się zdecydować, przecież to jest takie piękne. Będziemy robić albo warkocze, albo koczki i nadal nie wiem. Ale chyba idziemy w neonki, albo te tęczowe, albo nie, fioletowych nie chcę, bo już nie mam fioletowe. Wybór chyba padnie na to i będziemy robić takie 2 warkocze, zaraz wam pokażę zdjęcie, bo w sumie też nie wiedziałam, o co chodzi, ale wygląda to tak super, że po prostu już się zakochałam i nie odpuszczę tego, ten też chcę na pewno. Jesteśmy w trakcie tworzenia tych pięknych cudów i zaraz wam pokażę, jak to wygląda od góry, bo tam to jest dopiero sztos, po prostu jestem zakochana. Nie wiem jak wy, ale jestem po prostu zachwycona. Zobaczcie, jaką sztos robotę zrobiła Gabrysia z boskich splotów. Jeżeli jesteście z Wrocławia albo okolic, koniecznie wbijajcie na warkocze, bo po prostu wygląda to przecudownie. Tutaj jeszcze sobie zbliżę, zobaczcie, co są takie małe kółeczka, kolczyczki, nawet włosy przybijam, jak widać. I tutaj też są takie, o, złote ozdóbki. Jestem zachwycona. Dziękuję. Zapraszam na romantyczny obiad z moimi pracami i zaraz przeanalizujemy, czy na pewno czegoś tutaj nie ma, bo generalnie już patrzyłam i mam wrażenie, że jest wszystko. Witam was w teleturnieju, kto wie lepiej? Ja czy mój wykładowca? 1-0 dla mnie, czy 1-0 dla mojego wykładowcy? Teraz bardzo zaczynam się obawiać, że może on, ale zobaczmy, mam tutaj rozpiskę rzeczy, które miałam zrobić. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest ta praca, o, taka dziwna. Są dłonie pocieniowane w różne strony, ale okej, mamy. Valor na pewno jest. Poddaję się mniejszego, to najjaśniejszego. Przerysowanie ruchów rąk. Zdanie polega na przerysowaniu tego, co prowadzący pokazał w powietrzu. 2, 1. I tego chyba tutaj nie ma. Ja to pamiętam, że to robiłam, ale może, możliwe, że tego nie ma. Ale nawet angielski mu oddałam, angielski nie ma niego. Zrobiłam to, ale nie widziałam wstać. Kurde! Ale fajna sytuacja, bo przyszły do mnie właśnie 2 paczki i chciałabym je odpakować razem z wami. I to jest paczka z Chin. To jest paczka z Wisha. Jestem ciekawa, co przyszło, bo ja mam mnóstwo zamówień, a teraz są tak opóźnione przez to, że nie mogą z tym wylatywać często, że już totalnie głupieję i nie wiem, co tam jest. Czy to? Chciałam najbardziej na świecie, czy to jest mój... Nie, to jest coś jeszcze innego. To jest taki zestaw. To jest top i spódniczka taka neonowa. I do tego jest pasek. Ojejku, płaczę. Będę musiała tę sytuację nagrywać z ukrycia, więc będzie dość ciężko, bo jestem tak naprawdę sama. Gdyby ktoś był, to mógłby udawać, że coś przy telefonie i tak dalej. A tak, no to będę... musiała trzymać ten telefon jakoś nisko, więc będziecie pewnie widzieć moje nogi, ale będziecie słyszeć teksty, więc jestem ciekawa, jak to wypali. A teraz Wiara by chciała na niej zarobić kłoczy, nie? Nie, niestety nie ma. Na wózku są maseczki albo żel antybakteryjne? Nie, nie są teraz, które mogę zaproponować.
No dobra, mam. Dzięki. Dwie apteki i nie ma nic, lecimy do Rossmana, ponieważ stamtąd najbardziej mnie bawią TikToki i zdjęcia. Tam podobno są pustki. Nie wiem, jak to jest u mnie w mieście, zaraz się okaże. Ale skoczymy jeszcze do dwóch aptek i zobaczymy, jaką paranoją zostało ogarnięte już moje miasto. Wbijamy tutaj i już wam mówię, co sądzę o całej sytuacji. Na razie nie wygląda to aż tak tragicznie jak u innych. Są duże jakby zasoby. No ale co chwilę widać braki typowo czegoś antybakteryjnego. Jak na razie to tutaj jest największa pustka i tutaj są mydła, ale w sumie to i tak nie robisz takiego wrażenia jak u niektórych ludzi. O, jeszcze ten dół jest tutaj wykupiony. Hello darkness, my old friend. Cała sytuacja koronawirusa troszeczkę mnie przytłacza, ale nie przytłacza mnie sam wirus, tylko zachowanie ludzi. Tutaj wstałam wam mema, który opisuje to, co się tutaj dzieje. Bo tak naprawdę ludzie nie panikują, dopóki nie nakręci się ich na coś, a to jest po prostu nakręcenie bardzo, bardzo perfidne. W rzeczywistości umieralność tego wirusa w teorii to jest 3%. No nawet jakby byłoby 5%, to ile to jest w porównaniu do całego świata? No praktycznie nic. Ale co ciekawe, o Jezu, gołębie! Oh yeah! Umieralność na grypę to jest około 1%, czyli mimo wszystko dość dużo, jak na taką zwyczajną chorobę. A jakoś ludzie nie panikują mimo wszystko, jakoś mało słyszy się o osobach, które się szczepią, a teraz te osoby, które tak naprawdę nie szczepią się na grypę, bardzo panikują, że nagle dotknie ich koronawirus. Ten shit atakuje głównie ludzi starszych z przewlekłymi chorobami. 80% ludzi przeżywa to łagodnie, więc lekarze mówią, żeby nie panikować. Ale to, co mówią nam sklepy, to co mówią nam apteki, tutaj ewidentnie widać panikę. Ludzie wykupują jedzenie, ludzie wykupują maseczki, płyny antybakteryjne, żele antybakteryjne. Tak jak gdyby miał przyjść koniec świata. Jakby wszyscy byli zarażeni. Ja od biedy rozumiem tą panikę. Z tego względu, że po prostu została ona nakręcona. Ludzie panikują, odwołują różne eventy, spotkania. Tak jak gdyby ten wirus naprawdę miał zabić połowę świata. A ten wirus jest po prostu nowym typem wirusa, z którym trzeba się zmierzyć. Któremu trzeba stawić czoła, na którego trzeba wymyślić lek. Na razie leczy się go objawowo. Masz kaszel, syrop. Masz gorączkę, syrop. Tabletka, cokolwiek. Jezus, jaki smog. Ludzie, którzy palą śmieciami, to jest dopiero problem. Nie wiem, na ile jest w tym prawdy, ale coraz częściej od 2 dni słyszę, że im szybciej przyjdą upały, tym szybciej ten wirus zniknie, ponieważ nie znosi on ciepła. No zobaczymy, nie wiem, nie widziałam jakby oficjalnie potwierdzonej tej teorii, ale taka jest. Ale najbardziej mnie boli szykanowanie Azjatów, bo po prostu zauważyłam taką zależność, że ludzie omijają ich szerokim łukiem, nawet jeżeli są to Azjaci, którzy mieszkają w Polsce od lat. Ale po prostu ktoś powiedział, wiadomo, że wirus wziął się z Chin, ale to nie jest tak, że każdy Azjata nagle jest chory i przenosi tego wirusa, a ludzie zachowują się, jak gdyby tak to było. Dlatego naprawdę sprawia mi to ogromną przykrość i jestem wręcz czasami zażenowana tym, jacy ludzie potrafią być straszni. Słuchajcie, tak naprawdę trzeba dbać o swoją higienę cały czas, a ludzie po prostu teraz nałogowo wykupują mydła, żele antybakteryjne i tym podobne, bo boją się, że zarażą wirusa. To normalnie wygląda tak, jak gdyby normalnie na co dzień o siebie nie dbali, a teraz po prostu robią z tego szum, szał, bo co się stanie, jak się zarażą? No tak sobie gadamy, a ja dotarłam już do domu. Ja już nie przyszłam po Kauflandzie, ale wiem, że w sobotę zabrakło makaronu. I teraz walnę wam sucharem, jeżeli robicie zapasy z okazji koronawirusa, to pamiętajcie, że makaron jest z Włoch, a ryż jest z Chin. Takim akcentem chciałabym zakończyć ten odcinek. Ja się dzisiaj już z wami żegnam, ale oczywiście zapraszam jeszcze na wszystkie social media, a jeżeli chcecie z więcej dni przeżywać ze mną i dowiedzieć się więcej na temat moich rozkmin życiowych, to koniecznie stawcie łapki w górę i dajcie mi to wszystkim w komentarzu. Ja się już z wami żegnam i elo, kochane skrzynki, widzimy się niebawem!